Myślę, że bardzo ważne, panie redaktorze, jest również oprócz tych pierwszych kroków politycznych przede wszystkim ważna jest akcja informacyjna. I myślę, że to jest dzisiaj bardzo ważne, żeby zarówno społeczeństwo polskie przekonać jednak do zasadności roszczeń, bo przecież widzimy, że około 20% jest w ogóle nieprzekonanych do tego. 51% według badania, zdaje się, IBRIS-u dla Są Rzeczpospolitej jest różne za. sondaże. Generalnie z większości sondaży, którymi dysponujemy, ponad 60% jest za reparacjami. Więc te dane są jakby niezłomne. Oczywiście no, powinno być 100%, prawda, a nie 60%. Więc oczywiście to jest przekonanie naszych obywateli i takie podjęcie próby, żeby też ci ludzie zaangażowali się w tę sprawę, w tym sensie, że ona dotyczy jakby naszej historii i naszej godności. Jest bardzo ważna z punktu widzenia też pewnej geopolityki naszego kraju. I ważne jest przekonanie polskiego społeczeństwa, że ta sprawa powinna być uregulowana, bo w przeciwnej sytuacji mamy do czynienia z sytuacją, kiedy po prostu Niemcy się z nas śmieją, tak? I po prostu, wie pan, 1 września przyjeżdżają, składają wieńce, mówią o moralnej odpowiedzialności i z tego kompletnie nic nie wynika i robią swoje, tak? To do Niemiec jeszcze zaraz wrócimy, proszę mi powiedzieć, bo pan się sugeruje tutaj, tak ja to zrozumiałem, że akcja informacyjna w pierwszej swojej fazie ma być skierowana na rynek wewnętrzny, na rynek polski, tak? Dobrze zrozumiałem? Myślę, że tak, no, ta liczba pobrań i dyskusja, która się toczy w mediach, pokazuje, że jest duże zainteresowanie mediów tym raportem, problematyką. Też myślę, że kolejnym krokiem ważnym jest właśnie wyjście na rynek europejski i Stanów Zjednoczonych, bo ważne jest, żeby Izraela oczywiście również, żeby pokazać naszą perspektywę, nasz punkt widzenia i to, że ta perspektywa II wojny światowej została niestety w duży sposób zakłamana i przedstawiona jest w krzywym zwierciadle. Przez no, współczesne media, czy publicystów, czy nawet polityków. Więc to jest ważne, żebyśmy dzisiaj mieli pełną świadomość, że jest istotne przekonanie opinii publicznej nie tylko w Polsce, ale również na świecie co do słusznych roszczeń naszego kraju. I myślę, że to jest równie ważne jak działania, które podejmiemy o charakterze politycznym. Pan premier Mateusz Morawiecki zapowiedział skierowanie noty do rządu Niemiec. Myślę, że to będzie drugi krok publikacji raportu, ale jak A powiedziałem jakiś też, przewidywalny termin? nie, no to są decyzje jakby pana premiera, tutaj nie chcę jakby wchodzić, wie pan, mówienie kiedy to nastąpi, dlatego No że, ale pana przewidywania, może nie tyle oczekiwania, co nie wiem, przewidywania. wie pan, trudno by powiedzieć, no wydaje mi się, że to powinno nastąpić w tym roku, natomiast to są decyzje pana premiera, no, z konsultacji z panem prezesem Jarosławem Kaczyńskim. I to, co podkreślałem wcześniej, równie ważne oprócz tych działań, które podejmie rząd w przyszłości, w najbliższych tygodniach czy miesiącach, ważna jest duża akcja informacyjna w kraju i za granicą. Dlatego, że dzisiaj widzimy po prostu, że konsekwentna polityka Niemiec, która była realizowana niemalże od zakończenia wojny, przyniosła dla Polski upłakane rezultaty. Niemcy po prostu zatarli pamięć o swoich zbrodniach i te zbrodnie niemalże przerzucają na Polskę.